Nie ma pan takiego poczucia, że to się po prostu nie wydarzy? Co się nie wydarzy? Że się nie wydarzy blokowanie importu rosyjskiej ropy, rosyjskiego Ale gazu? musi, ale... Panie redaktor, no ale na Boga, jeżeli my płacimy dyktatorowi, jak mówię, 600-700 milionów euro dziennie na bomby, rakiety i sprzęt, którym on zabija ciężarne kobiety w Mariupolu, tankując na Orlenach i na innych stacjach, to co powinno być priorytetem dzisiaj polskiego rządu? My dzisiaj słyszymy o tarczy antyputinowskiej, my powinniśmy usłyszeć o mieczu antyputinowskim, który dzisiaj rzeczywiście zacznie przecinać te chore uzależnienia, które przez lata tolerowaliśmy. Dzisiaj polskie państwo musi wykazać się ofensywą w działaniu. Zablokować transport lądowy do Rosji, zablokować przepływy surowców z Rosji i tym uderzyć Putina, jak pokazują wyliczenia, jeżeli zrobilibyśmy to w skali Unii Europejskiej, siedmiokrotnie bardziej niż sankcje, jakiekolwiek, jakie nałożymy. Odcięcie dostaw ropy, między innymi właśnie z Rosji do krajów europejskich, byłoby po prostu dla Putina absolutnie zabójcze. Tylko oczywiście to tak jest teoria, a w praktyce wygląda to tak, jak to wygląda. I ja ponowię pytanie. Ja osobiście mam wrażenie, że to się po prostu nie wydarzy. Tak, tylko że to jest bardzo krótkowzroczna perspektywa. Bo my dzisiaj mówimy, ok, możemy prowadzić business as usual, jakoś sobie to poradzimy, dostarczymy Ukraińcom broń, ale wie pani, no, ja bym chociaż chciał zobaczyć umawianie się na te kwoty, w których mielibyśmy wychodzić z Rosji, tak? Bo to jest drugie podejście. Pierwsze mówi, natychmiast wszystko odetnijmy i niech on bankrutuje, niech dziad w bunkrze zdycha z głodu, że odwołam się tutaj do retoryki Aleksieja Nawalnego, ale możliwe jest też, chciałbym to zobaczyć, ułożenie sobie kwot. W tym roku wychodzimy z 50%, następnym z 30%, w następnym z kolejnych 20%. Umawiamy się co do tego w całej Unii Europejskiej i wykańczamy go w ciągu 3 lat. Natomiast pytanie, chciałbym to zobaczyć, tego też nie widzę. Natomiast jaka jest stawka po drugiej stronie? Jeżeli nie zrobimy tego kroku, najlepiej pierwszego, ale jeżeli nie weźmiemy się w trybie awaryjnym za krok drugi, to pamiętajmy, że on się nie zatrzyma. Przepraszam za takie porównania, ale o Polakach w 1939 też mówiono, że się pięknie bronią, a upadek Polski od podboju Francji dzieliło pół roku. Putin się po prostu nie zatrzyma. Jeżeli dzisiaj go nie zdusimy, jeżeli dzisiaj nie wykończymy jego potęgi, w której pompuje pieniądze z surowców, broń, którą morduje niewinnych cywili i będzie to robił w dalszym ciągu, bo jest po prostu obsesjonatem ogarniętym rządzą władzy, to wystawiamy na szwank swoje własne bezpieczeństwo. Kto tego jeszcze nie rozumie, nie może dzisiaj w Europie sprawować rządów, bo nie dba o bezpieczeństwo swoich obywateli.